Nie wiem, co to za podziemia. Czy w ogóle da się tam... Jakieś dziwne rzeczy tam są. Jakby na lampę. Ach, jakieś podziemia. Ciekawe, czy da się tam wejść po prostu. Nie wiem, co to, ale wygląda ciekawie. Najprawdopodobniej to był jakieś pomieszczenie na wodę, która się zbierała, a na tym haku wisiała lampa po prostu. Bardzo ważne, żeby tam nie wpaść, bo można naprawdę się połamać. Bo jest tu, jak widzicie, bardzo wysoko. Okej. Świeci się? Miga? Dobra. Tutaj mamy piec. Ale z gorzelni takiej. Cóż to mamy? To jest akurat z jakiegoś znicza. Myślałem, że tutaj jest jakieś kafelki. A tu jest w ogóle ogromny piec. I o metalowej konstrukcji, jak zauważycie, to na tym już oczywiście urosło drzewo, urosły drzewa w liczbie mnogiej. Ale to jest metalowa konstrukcja pod spodem. Więc być może to jakoś stąd dotąd wchodziło i tam był komin, wydech. Wydech gorzelni. Ja spróbuję podejść z tamtej strony. Dobra. Żeby zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Oczywiście, o, tutaj jest. No to jest niezłe. To tutaj można do tego pieca po prostu wejść. No spróbuję tutaj wejść. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie echo jest. Tutaj taki zapach nieprzyjemny. Albo jeszcze to jest zapach, który... Chociaż raczej nie, nie powinien tu zostać zapach z gorzelni, ponieważ jest to niemożliwe. Tutaj jakieś wyloty. Co to jest w ogóle? Jakoś specjalnie mi to nie rozświetla. Słabe, słabe już natężenie światła. Ale możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ogromna stalowa konstrukcja z takimi wylotami tutaj. Na tym oczywiście jest mnóstwo drzew. O, tak zrobimy. O, rozświetliło się. Od razu lepiej. Mogę wam to pokazać, jak to wygląda. Nie wiem, czemu tak na początku było słabo. Teraz można tutaj to wszystko wam pokazać. Tak? Tu jest połączenie do takiego ogromnego zbiornika, w którym jest woda i w którym skończyło życie mnóstwo ptactwa. No co ty? No. Ale jak to możliwe w ogóle? Nie wiem, ono musiało to jakoś podpadać, tylko że wtedy był taki. Tutaj w ogóle dziwny zapach jest. Ale ty mówisz, że to drapieżne ptaki? No, to nie zobacz tędy, tylko od tamtej strony. Bo to jest ten pojemnik. Aha, to? No. O kurczę. Ale tu jest śrubę. Czyli to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest, powiem ci, solidna konstrukcja. Ja, powiem ci, nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie mi się podobać w gorzelni. Naprawdę, i to nie dlatego, że jest tutaj była wódka produkowana,
Tam sobie zajrzymy. O kurczę. Faktycznie, i taki zapach zgnilizny jest tutaj. One, no, dziwna sprawa, powiem ci naprawdę. Zerknę sobie tam, ale tam jest mnóstwo tych ptaków. One tam po prostu wpadły. No i tam jest jeden drapieżnik, tak jak mówiłaś. I mnóstwo śmieci. Powiem ci, jest to bardzo tutaj ryzykowne. Ciekawe, ciekawe dlaczego. No, wpaść do tego to było nieprzyjemne, naprawdę. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Tutaj bardziej ten komin jest wyeksponowany. Cała konstrukcja już mocno zniszczona. Nie wiem tak naprawdę, na czym to polegało. Czy to był jakiś wielki piec? Czy tak to było? Nie znam się w ogóle na tego typu rzeczach. No tutaj był jakiś wylot. Tam tymi otworami też coś do tego. Ja nie znam się na budowie. Nie mam pojęcia, jak to mogło być. To jest bardzo fajne, bo to widać, że to jest coś starego. Stare drzewo. I w ogóle tam jakieś belki. Ja myślę, że ta kura to tamtędy wpadła po prostu. To jakieś stare okna. A co tam w ogóle jest? Jakieś pomieszczenie? To taka wnęka i... Ale tylko wnęka to jest, czy co? Aha, ale to ja tutaj tam nie będę chodził. Bo to jest ryzykowne za bardzo po prostu. Tylko, aha, no tak. Zobaczcie tutaj, jeszcze od tamtej strony chciałbym wam pokazać. Tu na przestrzał widać, że tam było wykafelkowane to naokoło tego, tej rury, w której byliśmy przed chwilą. Od tej strony można bardziej spojrzeć na ten, na tą studnię i na te ptactwa, kury. Tam jest mnóstwo kur i jakiegoś dzikiego ptactwa też. No, musiałem po prostu tu wpaść i tyle. Dobra, pójdziemy dalej. Zobaczyć, jak to jest. No, konstrukcja już bardzo zniszczona. Jakieś fragmenty drzewa. Trzeba patrzeć mocno pod stopy, żeby nie wpaść do jakiejś studzienki. No, słuchaj, kurczę, bardzo ładnie to wygląda. Dziwne to osmolenie takie. Tak jakby paliło się to tutaj. No nie wiem. Można pokusić się o wejście. Nie chcę ci przeszkadzać. Nie. A jednocześnie chciałbym pokazać, jak to wygląda. Musiało się to palić. Piękne są te filary. Bardzo to jest ładne, no. Tak na czarno. No może. Jakieś wloty na deski. Dziwnie to wygląda. Naprawdę. Dziwnie. No, bardzo ładne. Staram się jeszcze gdzieś tam przejść. Żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak majestatycznie to wszystko tutaj spada w dół. Tu znów jakaś obręcz metalowa. Też jakaś konstrukcja, może pieca czy czegoś takiego. Tam też jakiś wylot jest. Obstawiam, że to się po prostu paliło.
Dobra. Wow! To jest takie ogromne koło. Z tej strony to zupełnie inaczej wygląda. Jak ogromne, potężne koło. Może nie jak, po prostu jest to ogromne, potężne koło. Zobaczę sobie. Tak, to jest metalowe koło. Ciekawe, do czego ono służyło. Co, do czego było potrzebne takie koło. Wygląda to przepięknie. Ładnie tutaj pojęci. Mhm. Widzisz to? Ja ci powiem, że trochę jest ładniejsza chyba ruiny niż jak było w całości. No tak, bo to tak można się rozmarzyć. Powiem ci, jeżeli chodzi o cegły, to trzeba bardzo, bardzo uważać, ponieważ one aż w palcach się... Tak. Więc się nie dziwię, że to wszystko się zawaliło, wiesz. Mam nadzieję, że mi tutaj nie spadnie nic. Ale zobaczcie na to koło z tej perspektywy. Jest naprawdę przepiękne. I patrząc jak... Nie wiem co to jest. Tak, taka jakaś wielka ośka po prostu. No. Ale jest to potężne, powiem ci, naprawdę. Szczerze nie wiem, czy dobrze stoimy pod tym. Ale co, perspektywa pewno... nagrania i uciekania. Najgorsze są te takie fragmenty, bo to myślę, że tak, jak nikt tam u góry nie stoi, to się nie zawali. Zresztą ta konstrukcja jak się zawaliła, tak już tak się zawaliła, bo już widać, że drzewa wyrosły też w niektórych miejscach. No chyba, że drzewo na tyle będzie eksplorowało te ściany, że ono je rozbije, rozwali, wiesz? Może tak być, że korzenie rozciśnie. Tak, że w pewnym momencie ta natura przejmie już w 100% ten teren. Wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Tak? Te opadające... Nie wiem, z czego to jest, z muchawców. No, wygląda to przepięknie. Ktoś idzie. Tam też są jakieś elementy, ale już na pewno nie związane z gorzelnią. O, te koło naprawdę robi wrażenie. To w ogóle jest dziwna sprawa. Oj, coś mnie przytrzymało, a to gałąź. Po prostu gałąź. Tam na tych wyższych kondygnacjach też... Nie wiem, czy tam w ogóle się da wejść, chyba nie. Chyba, że jakieś wejście było z zewnątrz, albo tutaj było jakieś wejście i szło się tam, tylko teraz jest tak zawalone, że nie da się tam po prostu wejść. Nie ma śladów po schodach, ale mogło być też gdzieś, tam mogły być klatki, wiesz? Tak, tak to musiało wyglądać, wiesz? No. Chyba, że tutaj można przejść, patrz, jak się wejdzie tu, no. To tam jest klatka schodowa chyba tam, znaczy schodowa, korytarz do tamtych pomieszczeń. Gdyby była podłoga, ale nie ma. Gdyby była podłoga, ale tutaj jest podłoga, bo tu mamy podłogę najprawdopodobniej i mamy podłogę nad tym, co żeśmy byli pod spodem, bo jesteśmy jakby w kondygnacji niżej. Na parterze, no albo w piwnicy nawet, bo to jest poniżej, chociaż nie, parter, bo tutaj podpiwniczenia nie ma tak naprawdę, nie? Tak to wygląda. Oj. No tam są jakieś mnóstwo jakichś opon narzucanych. To co, spróbujemy tam dostać się tam w tamte rejony, tam u góry? Tam gdzie są te kafelki? Myślę, że górą musimy przejść.
Czyli wyjść stąd, iść w tamtą stronę i spróbować wyjść od góry. Tak to możemy zrobić, wiesz? O. Powiem wam, że czasami atrakcyjność obiektu dopiero potem się poznaje. Grozi zawaleniem. Farba niebieska? Pokaż. Aha, tak, tak. Żółte, niebieskie. Z wałkiem nawet. Aha. No powiem ci tak, jak powiedziałaś, że to nie jest tak, bo faktycznie ten obiekt, ta gorzelnia, ona ma swój urok właśnie w takim stanie, jakim jest teraz. Bo wcześniej, przypuszczam, byłyby to mury, w których i tak by nic nie było. No bo myślę, że jakieś większe przedmioty zostały dawno zabrane. A tutaj to, że wdziera się ta natura, to jest ten plus. To jest ten plus. Spróbujemy jeszcze obejść naokoło. Tu jest jakaś piwnica była? Czy tutaj jest jakaś piwnica? Czy jeszcze niżej niż... Tak? Tak! Tutaj jest piwnica. Widzicie? Jakieś różne pomieszczenia. Przejdziemy sobie. Jak tam to widzisz? Da się w ogóle jakoś wejść? To jest to, co byśmy widzieli po drugiej stronie. Czyli tak naprawdę nie ma opcji wejścia na te wyższe piętra, bo tak jak mówiłaś, nie ma tam po prostu sufitu, czyli podłogi. Tam można by było przejść. To byśmy musieli wrócić znowu do tego miejsca, z którego byśmy przyszli. To musimy wrócić tamtędy, bo tędy tu nie ma sensu się przedzierać. Tak, to są te pomieszczenia takie gospodarcze, właściwie na krowy. Wcześniej tam były na świnie. Tutaj można przejść do tych piwnic. Tylko pytanie, czy za dużo nie ryzykujemy w tym momencie i czy w ogóle warto przejść tędy tam. Tu poza krokwią zwisającą nic mi nie spadnie. Tu jest w ogóle drugi komin. Ja myślę, że ten komin bardziej stanowił taką funkcję grzewczą po prostu. No tak, no bo odstąd te lamperie niebieskie. Tak. Pomieszczenia, tak, takie mieszkalne bardziej, czy coś takiego. No, albo mieszkalne, albo jakieś... Tak, tu jesteśmy w tej części piwnicznej, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest cały czas parter. Mimo wszystko. Tutaj... A, tutaj już nie, to nie jest parter. To jest tak na poły... Na poły to jest... na poły piwnica, a na poły... Na poły co? Na poły piwnica. Dobra, to tak, mogę iść, czy chcę zdjęcie robić? Nie, iść. Ładnie to wygląda. Chcesz? Nie, to wydaj latarę. Tu masz latarę? No, to pewnie. Tylko staraj się nie stać po takim takim tym, bo jednak to jest... Dobrze, tato. Dobrze, mamo. Tutaj mamy co? Jakieś po prostu pomieszczenie. Ale faktem jest to tak, że... To są piwnice, tylko że tam jest szybszy jakby wylot na to. Może tak wcześniej nie było wcale. Nie, że to jest gorzelnia, to musiało być jakieś miejsce do składowania, jakiś słód. Albo... Na pewno. Ja teraz powiedziałaś o słodzie i mam taki w ogóle zapach tutaj poczułem słodu. To jakieś stare łóżko. Tu nie ma nic atrakcyjnego. Poza cegłami. Ale sprężyny po prostu, ja to moja wyobraźnia zadziałała. Ale tutaj, a tutaj jest schody. Tak, tu były schody. I schodziło się właśnie do tych części piwnicznych. Tak to musiało wyglądać. Myślę, że tak, dlatego to mnie najbardziej tak jakby, wiesz, chciałem przejść tam. O, a tutaj mamy jeden z przedmiotów, stare wysłużone siedzonko rowerowe. Ale myślę, że to są jakieś lata 70. 80. Tu jest pusto, wiesz? Zobacz. Czyli tak naprawdę dużo rzeczy zostało po prostu zabranych, wyniesionych.
Tamte koło było piękne, ogromne. Wiesz co? To tak z braku przedmiotów tutaj, ale na przykład znalazłem coś takiego. Fragment takiej z porcelanowej filiżaneczki, widzisz? No, pokaż, czy coś na dole. Zobacz. Czy coś jeszcze pisze? Nic. Nie? Nic nie pisze? No dobrze. Jakaś pani Tereska może piła w tym kawę, wiesz? Może tak było, że po prostu związane to było z nadal gorzeniem. Po prostu myślę, że mieli dosyć gorzały tutaj, więc raczyli się raczej kawą. Kawą, herbatą. Czy czymś tam. No nie wiem, bo to jest chyba tak, że zawalone, że się nie da po prostu tak po prostu przejść. Poza tym tu jest mega niebezpiecznie. Tylko że tak, tu jest drewno na cegłach, więc jak się nie ześlizgniemy, to możemy po prostu wejść do góry. No zobacz tylko, czy to gdzieś prowadzi, bo jeżeli się on wejść z zewnątrz, to po co tędy? No, tu się wszystko sypie. Nie, tam można wejść stamtąd. A tutaj jest bardzo ciężko i może się ześlizgnąć, prowokując upadek też tej krokwi. Więc zejdę sobie na dół. Tutaj te cegły są bardzo, bardzo w złym stanie, także nie dziwię się, że to wszystko się zawaliło i sypało w dół. Bo te cegły pod wpływem dotyku, one się rozwalają. Więc jest duże ryzyko. Tutaj mury mocne, wiesz? Tutaj tak. No. Powiem ci, jak teraz tak rozświetliłaś, to, to jest to mocne. Może tędy się da po prostu wyjść stąd. Pełno jakichś słoiczków, słoików. Mnóstwo. O, opon mnóstwo. Traktory. Myślę, że to są traktory. Nie, to są ciężarówki. Ciężarówki? No. Może być. Znaczy może być, na pewno. No tak. Chyba, że jakieś przednie. A ciekawe, co tam w tych pojemnikach jest. Wiesz co, to jest ta szparka, którą żeśmy widzieli. Tak. Jak żeśmy zaglądali. Co tu jest, nie? Żeśmy patrzyli. Twarde te opony, szczerze mówiąc. Oj. Wiesz co, no ja bym chyba nie próbował, bo mam wrażenie, że ja się nie przycisnę. Ty pewnie tak, ale ja nie. Przeciwbi się, ale dobra, idziemy. No nie, no możemy tam się przycisnąć. Trzeba by zdjąć reflektor. To ja wrócę. Tak, wracamy. Jak tamtędy przejdziemy, to będziemy znowu w tamtym miejscu, w którym już byliśmy, tak? To jest szansa tutaj wyjść na nową perspektywę. Na nową perspektywę. To uważaj, bo tu jest dużo tak poczaskanych tych rzeczy. Mhm. Ale to tędy wyjdziemy po prostu. Tak, to też będziemy mieć inną perspektywę. A nie, bo to też mi tak, tak weszli. Tak, racja. Ten mech jest jak dywan. No. Jak dywan. O, i te wszechobecne ptaki. I co? Aha. Ale zapachy. Gdyby musiało być jakieś zbierne pizierko, wiesz? Tak. Dlatego to tutaj może być bagna, to tam nie iść. Aha. Może być podmokne. Tu jest jakaś dróżka w tamtym kierunku, widzisz? Mhm. Przepraszam cię. I tutaj są nieszczęsne pojemnik z tymi zwierzętami. Niedectwami. Tak, one już niby tu jest to zrobione tak, żeby nie wpadały tam, ale gdzieś tam się przedostały, no. Która też podskoczyła. Tam mogła tamtędy przejść. Mm. Nie wiem, czy to nie jest tak, że ten drapieżnik chciał mieć łatwy łup. Tam ta kura była, wskoczyła, a potem już nie potrafił wyjść. Także nie wiem, czy to stosowne, ale po prostu nie upiekło mu się. Zobacz, jaki ogromny jest ten komin.
No to do nas ktoś dzwoni. Ciekawe kto. Kolejna pizza. Tutaj widzimy ogromne zbiorniki paliwowe na paliwo do ciągników, traktorów. Tak mi się wydaje, że to jest na paliwo. Mam wrażenie też, że jest napisane cyrylicą coś. I napis... Tak, cyrylicą. Ale ciężko rozczytać się. W każdym razie lata 70. te zbiorniki są z lat 70. Czyli jeszcze działały tutaj, kiedy był PGR. Ostrożnie przetaczać. Czyli to wszystko musiało być jeszcze przetaczane. Dyrekcja eksploatacji cystern w Warszawie. Tutaj wygląda... W ogóle to mogło być dopuszczalne ciśnienie. No nie wiem. Ogromne, ale wiesz co, myślę, że faktycznie to były zbiorniki na paliwo. Bo tu jest bodajże symbol. Tu jest z PKP? Gdzie? A faktycznie jak PKP, nie widziałem tego. I widać, że mają taki rozkład. Tak, ale musiało być przywiezione po prostu ze stacji Płock, Trzepowo, widzisz? No. To było chyba lotne paliwo, bo jak jest napisane ciśnienie, do ilu jest? Czyli gaz. Tak, czyli mogło być w jakiejś... Czyli tak naprawdę niekoniecznie jako paliwo, tylko jako gaz, czyli paliwo do... No, tak to chyba raczej było. W ten sposób, wiesz? Ale tu dużo jest takich właśnie rzeczy. W każdym razie na pewno to było wożone na wagonach. Tylko nie ma tych dołów, widzisz? No. Tak to wygląda. Chyba czasy świetności to już dawno ma za sobą. Tamten jest starszym zbiornikiem. Te zbiorniki są odrobinę nowsze, a żadnej daty nie dostrzegłem. Przynajmniej na razie. Informacja, że ostrożnie przetaczać. I tutaj już są informacje po polsku. Na tamtej jest w języku rosyjskim. Tak. One są puste. Słuchajcie, dzisiaj oglądaliśmy sobie Gorzelnię i część takich zabudowań popegierowskich, tak naprawdę, nie? Mm-hmm. Tutaj ludzie mieszkają, więc nie będziemy przeszkadzać ani kręcić. Musimy spadać po prostu do domu. Zażegnamy się. No, żegnamy się, dziwna sytuacja. Co? Nic, ale w każdym razie... Tak, to jest tutaj, więc tam gdzieś nasz samochód stoi. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Od dołu są bardzo złe ujęcia, bardzo złe. Tak, a to tak zupełnie. Bardzo złe, od dołu. Tak? Tak jest zawsze ładnie. Tak jest dobrze, bo nie tak? Widać podbródku. Wiesz co, ja jako facet lubię od dołu, bo to zawsze wyglądam taki duży. Dobra, trzymajcie się, cześć. Cześć.